Hej, tu znowu Kolba. Dzisiaj pokażę wam mój pierwszy poradnik z serii dżunglowania. No tym razem 3x3. Pokażę wam naprawdę, jak łatwo jest wygrać grę, gdy ma się dżunglera, jeżeli ma się ogarnięty oczywiście team, więc nie mogę wam obiecać, że to łatwo wygramy, jeżeli na przykład ten Olaf czy tam Singed nie będą sobie radzili 2-1 na bocie, nie? Ale... mam nadzieję, że to będzie dosyć łatwa rozgrywka, bo są 3 apeków, więc postaram się ich skontrolować, kupując jak najwięcej Magic Resów oczywiście. Równie ważne jest to, żeby dobrze gangować... Po co Soracę w ogóle jest smite? I przejmować altarki, nie? Te tutaj dwa punkciki. Zaczniemy sobie tutaj od duszków. No już wygraliśmy, bo Soraka chyba troluje. Tam ktoś postawił ward? A nie, toporek. Zaczniemy sobie tutaj i tutaj pójdziemy od razu na wilki i będziemy mieli drugi level. Pójdziemy sobie na dół i będziemy mieli prawdopodobnie killa. Bardzo łatwo na tej nowej mapie się ganguje. To trzeba przyznać. Dobra, zabijemy sobie to. Te... co tu? Duszki chyba są, tak? Tak, duszki. I lecimy od razu przejmować altar. Żeby nasz team miał tam te 4 golda więcej za zabójstwo, a to jest, znaczy za zabicie miniona. To jest naprawdę dosyć dużo, jeżeli ktoś ładnie last hituje, nie? Dobra, więc od drugiej minucie pojawia się ten altar. Go sobie przyjmujemy na spokojnie. Jeżeli jesteśmy na tym altarze, tak jak tutaj, możemy zaobserwować, że nas widać tak samo jak i przeciwnika. Widać po prostu na całej mapie, jeżeli ktoś sobie przesunie tutaj. Oj, nie użyłem drugi raz spela, bo się zagadałem. O, drugi level już mamy. Będę też robił poradniki odnośnie 5x5, jak dżunglować różnymi postaciami. Tylko musicie mi podać, jakimi chcielibyście, żebym porobił te poradniki oczywiście, no bo nie będę z każdej robił też poradnika, bo to po prostu mi się nie chce, o. Dobra, bijemy tutaj. A chyba wie, co się kroi. Cwaniaczek przyjemnie. No, no, dawaj Singed. Fajnie jakby się flash, no, ale on nie pomógł. Wow, wow, wow. Soraka się wycwaniła. Kto by pomyśl? No pięknie, oto. My się tu flashniemy, żeby nas Zix nie zabił. Może jeszcze go nawet nie, nic z tym nie zrobię. O, i ładnie z bajtą. I mamy 3 kile. Widzę, że Soraka tam też sobie dżunglowała. Ale nie ma porównania w ogóle do Lee Sina. Fajnie, gdyby tutaj Olaf poszedł, ja mu spinguje, może by zobaczył, co chodzi. Ale nie powinni pisać GG, gdy jest dopiero 3-0. Jeszcze jest wszystko do ugrania dla drużyny przeciwnej. Nie można tak od razu z góry przesądzać. Chociaż w 3 mają apeków, to jest ten ich jeden minus. Trochę niepotrzebnie kupiłem to na arma, wiedząc, że mają 3 apeków, ale nie byłem co do końca przekonany co do Zixa, chociaż i tak by bił większość Magic Damage'a, nawet gdyby nie poszedł w AP, tylko jakieś tam, nie wiem, Wits Enda, czy cokolwiek w tym stylu. Wiecie. Wow, 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 wow. No, na styk. No właśnie. Się zaczyna. Dobra, ja się szybko wrócę. Maksujemy sobie oczywiście Q, żeby jak największy damage na tych gankach sadzić. Chociaż 5x5 bym takiego rozłożenia umiejętności nie polecał. A to potem się dowiecie dlaczego. Albo powiem teraz, bo jeżeli chcecie ładnie sobie dżunglować, nawet bez latarni, po prostu dajecie 2 lub 3 punkciki sobie w safe guarda. To już zależy od waszego osobistego uznania, jak wam się to będzie podobało. Jeżeli chodzi o mnie,
ja zawsze daję sobie dwa w safeguarda i dopiero potem lecę w Q, chociaż niekoniecznie, bo na przykład czasem, gdy mają na przykład taką Vayne w drużynie czy Kog'Maw'a, to maksuję oczywiście E. Tak, E. Bardziej się opłaca, gdyż zwalnia im attack speeda, a damage jest porównywalny, można tak powiedzieć. I bardziej jest pożyteczny na gangach wtedy leasing. Dobra, lecimy szybko tam, może nam się uda kogoś zabić. Fajnie by było. O, 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 o. Dawaj, dawaj. Nie mam... Znaczy energii. O, dobra, zabiliśmy sobie. Gali. Więc jak widzicie, naprawdę, naprawdę łatwo się dżungluje tutaj. Nie ma nawet o czym mówić. O, sapotkę przyłożę. No, nie ma o czym mówić, że dżungla jest tutaj bezużyteczna w tej mecie. Ponieważ naprawdę inaczej to wygląda z mojej perspektywy przynajmniej. Nie wiem, jak tam wy sobie gracie, ale to już... Za bardzo mnie nie obchodzi. Każdy gra jak mu się podoba. Nie mogę narzucać wam stylu gry. Ja wam tylko pokazuję, jak jest... Jak można łatwo wygrać grę. Co oni tam tworzą? To będzie szybka gra, bo oni się szybko poddadzą, coś czuję. O, 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 już pada. No Olaf jeszcze gdyby nie misował stoporku, to już w ogóle by było. No gdzie ty tutaj? O, jak tylko Q będę miał, to Zbigniew. Pada Zbigniew. Mam nadzieję, że mnie tu jakiś szalony pis nie zganguje. Wow, 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 wow. Szalone minionsy za mną lecą. O, już z tego co widzę się... Ale to jest... Dla nas jak najbardziej... dobrze. Chociaż takie gry łatwe są też niezbyt fajne, bo się do takich przywyknie, a potem wyjdzie jakiś naprawdę dobry gracz i po prostu nie jesteśmy na to przygotowani i grałem tak jak z tymi słabszymi. I przegrywamy po prostu. Galia już się tam podirytował. Finish it fast. Nie wiem nawet, czy wrzucić wam tą tak szczerze rozgrywkę, się zastanawiam, bo to będzie trwało 15 minut. Ale sposób dżunglowania pokazałem. I z minionami też nawet nie odstaje. A w dodatku może dolna linia sobie ładnie last hitować, więc są dwa plusy z tego. Bo ty gangujesz, większy level dostaje bot, bo nie siedzisz z nim na linii. Więcej dostaje kasy, bo więcej minionów oczywiście i do tego lepsze gangi. To jest w sumie aż trzy plusy są z tego, że ma się dżunglera. I potem na dole przeciwko dwóm miło by było, gdyby był dystansowy, żeby nie musiał odchodzić do minionu, bo... O, przepraszam za to puknięcie. Bo wiadomo, że będą go po prostu harasować na dystans i będzie musiał bardzo często wracać się do miasta, a na dżungli jest to niewskazane. Żebym ciągle babysitował na przykład jedną stronkę, nie? Co oni tu już awkują wszyscy? No widzicie, takich rozwaliliśmy, że już się poddali po 8 minucie. Szybko sobie tutaj spuszujemy. I będziemy mieli z głowy już jedną, jeden poradnik, pierwszy. Oczywiście za... Te... No... Za bardzo skupiam się na grze i czasem słów mi brakuje. Zapraszam was do łapkowania, wtedy będę wiedział, że wam się podobają te poradniki. I będę po prostu ich więcej robił i częściej. Plus, będę zadowolony, że ktokolwiek w ogóle ogląda całe filmiki, nie? Patrzcie, może mi się uda tą Sorakę zabić. Nie. Trolololo. Nie, nie ma co, nie zabije mnie. Trolololo. Wow. Teraz ją zabijemy.
Jeżeli dobrze wyjdzie, to ją zabiję. No chodźcie tutaj. Czekam na jakiegoś misiaczka przyjemniaczka. Nic z tego? Udało się chyba wrócić. Albo po to pójdę. Zabijemy tą surakę. Ale tam widzę, że za bardzo nie ogarnie. Poszła z choraką dżunglę. Dawaj, dawaj w nią, dawaj, 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 dawaj. No, wbij w nią. Zabijemy ją. Nice, to chyba. I co teraz? O, przeżyłem. Tam Olaf sobie radzi z tymi. No, puszujemy już tutaj sobie. Gali chyba poszedł TFK. Ale widzicie, jak łatwo jest wygrać, jeżeli ma się dobrego dżunglera w teamie. Oczywiście nie uważam się za jakiegoś super mega dobrego dżunglera, no za... Za normalnego, można powiedzieć. O, 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 o. Nikt nie padł. Idealnie to wyszło. Singe tam na jednego strzała był. Więc mówię, idealnie. Podoba mi się pasywka jednak Lee Sina, a jeszcze z tym bossem, co tu jest, którego wam niestety nie pokażę, te... Wiema chyba się nazywa. Daje atak speeda, tam regeneracji i czegoś tam jeszcze, ale naprawdę, jeżeli się go zabije, takie buffy się dostaje. Wow, wow, wow. Lepiej się co? Jeszcze tu jakaś szalona soraka zabije i dopiero co wtedy będzie? A chyba byście nie chcieli, żeby mnie szalona soraka zabiła. Mam nadzieję, że mnie nie strzeli. A, nie strzelił. Całe moje szczęście. Zauważyliście w ogóle, jeżeli oglądacie ogólnie, w ogóle, że ja mam strasznie dużo szczęścia, gdy nagrywam? Przeżywam normalnie czasem z 1-2 HP. Wow, gdy nie powinno to mieć miejsca, bo atakuje mi dwóch czy tam trzech, nie? Często mam takie akcje, jak nagrywam. Chodźcie, przeżył. O, shutdown. 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 Nie, nie, push nie tego. Się postaram tutaj troszkę pushnąć. Now you can win. No wiadomo, że możemy teraz wygrać. Tam chyba 50 HP ma ten tureci. Nie, 200. I win bother. I want. Bo... Bother? O co chodzi? Dawaj, szybko, szybko, szybko! Nie ma czasu! Aj, panie! Ale Soraka w lejcie jest oporową postacią, naprawdę. Żeby się jej do dupy dobrać, to już trzeba mieć skill. Albo po prostu ją ładnie zburstować. Bo ona, ten damage taki na sekundę ma naprawdę duży. I koldowny, strasznie mały, skutam chyba, nie wiem. 0,9. A ciśnie z tego dosyć dobry damage. No, zginęło. A się naleczyła za 7 milionów normalnie. Okej, w tym miejscu będę się z wami żegnał i zapraszam do klikania w górny prawy róg, jeżeli się podobało, do subskrypcji. Żegnam się z wami, do usłyszenia w następnym odcinku, na razie.